Dzień dobry bardzo. Witam Was serdecznie i radośnie z nową energią. Już w 42 odcinku, słuchajcie. Wróciłam z malowniczej Rudki koło mrozów. Wyćwiczona, naładowana dobrą energią, oczytana, bo w tym czasie trochę książek przeczytałam. No i pędzę do Was z nowym odcinkiem, z nowymi garściami informacji. I tak pomyślałam sobie, że jest listopad, niebawem grudzień, ale myślę, że też przez inne miesiące w roku, za wyjątkiem pewnie wakacji, jest organizowane dużo wydarzeń, seminariów, konferencji i dobrze by było, żeby one były dostępne dla wszystkich. Dlatego w dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was garść informacji w takiej pigułce na temat tego, jak dobrze zorganizować wydarzenie, aby ono było dostępne dla wszystkich. No ba, oczywiście też dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zapraszam! Okej, ale zanim nastąpi ten przełomowy dzień, ta chwila, w której rozpocznie się konferencja, seminarium czy inna impreza, którą organizujecie, musicie co zrobić? Wysłać zaproszenia. Więc wysyłając te zaproszenia, pamiętajcie też o ludziach z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na przykład dla osób głuchych fajnie, gdyby to była informacja zawierająca tłumaczenie polskiego języka migowego. Na przykład. Powszechną praktyką jest, że przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń pojawia się co? Formularz rejestracyjny. I oprócz pożądanego imienia, nazwiska, numeru telefonu czy maila, warto jest zamieścić w nim informacje o specjalnych potrzebach danej osoby z danym rodzajem niepełnosprawności. I tak, dobrą praktyką jest zamieszczenie już przykładowych potrzeb. Dlaczego? Dlatego, że osoba może być nieśmiała i nie chcieć sama zgłaszać takich potrzeb, jakby można powiedzieć narzucać się, ale też czasami osoby same nie mają do końca wiedzy na temat tego, jakie specjalne potrzeby mogłyby im ułatwić odbiór danego wydarzenia. Dlatego moim zdaniem dobrym sposobem jest to, aby z góry już jakby napisać w formularzu, jaką potrzebę jesteście w stanie zaoferować. Na przykład tłumacz polskiego języka migowego, asystent osoby głucho-niewidomej, osoby z niepełnosprawnością fizyczną, symultaniczny przekaz tekstowy, pętla indukcyjna. Przy formularzu rejestracyjnym pojawiają się czasami takie adnotacje jak preferowana forma kontaktu. I w Waszym interesie jest to, aby zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego, SMS-owego i mailowego. Dlaczego nie tylko telefonicznego, skoro praktycznie większość operatorów pozwala na to, żeby były darmowe połączenia i każdy do każdego dzwoni i mówi: dobra, ja zadzwonię do Ciebie, bo mam darmowe. No dobrze, a co w przypadku osób głuchych? Jak się z nimi skontaktujecie? No, nie bardzo zadzwonią. Dlatego preferowaną dla nich opcją jest SMS. Z kolei dla osób niewidomych może być właśnie ten SMS, właśnie telefon, a nie SMS, bo nie są w stanie napisać SMS-a bądź go odczytać. Ja znam osobiście osobę, która jest niewidoma, ale wysyła SMS-y i odbiera SMS-y, ale to nie znaczy, że każdy to potrafi. Dlatego warto jest, abyście zapewnili trzy formy kontaktu, czyli e-mail, SMS, telefon. Ok, nadszedł ten długo wyczekiwany dzień, organizowane przez Was wydarzenia. Dobrze by było, gdyby na tym wydarzeniu była osoba, asystent, który w razie potrzeby pomagałby osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dobrą praktyką jest przeszkolenie pracowników bądź też wolontariuszy z obsługi osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To na pewno pozwoli na uniknięcie takich niepożądanych sytuacji i każda ze stron będzie zadowolona.
Pamiętajcie, że podczas organizowanych przez Was wydarzeń każda z grup z danym rodzajem niepełnosprawności ma inne potrzeby. Na przykład osoby głuche będą potrzebowały polskiego tłumacza języka migowego, ale zaś osoby słabosłyszące, niedosłyszące na przykład chętnie skorzystają z transkrypcji napisów bądź symultanicznego przekazu tekstowego. A o tym szerzej opowiem w osobnym odcinku. Jeśli planujesz transmisję online podczas tego wydarzenia, co robi się coraz powszechniejszą praktyką, to zadbaj też o to, aby podczas tej transmisji albo pojawiły się napisy, albo na przykład był zapewniony tłumacz polskiego języka migowego. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, aby też zadbać o potrzeby prelegentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, no bo przecież oni nie tylko przychodzą, mam na myśli osoby z niepełnosprawnościami, nie przychodzą tylko w roli wolnego słuchacza, ale też mogą być prelegentami, którzy chcą podzielić się z Wami jakąś wiedzą, doświadczeniem i tak dalej. Pozwolę sobie na przykład związany z moją niepełnosprawnością. To miałam kiedyś takie sytuacje, że to miejsce dla prelegenta było dosyć wysokie, więc kiedy ja stanęłam do niego, no to ludzie na widowni generalnie widzieli mnie odtąd, bo wszystko inne było zasłonięte, widać było moje czoło. Jedyną dla mnie formą jakby prezentacji i utrzymania kontaktu wzrokowego z publicznością było po prostu wzięcie sobie mikrofonu i rozmawianie obok tej ambony, czy jakby to ją nazwać. Więc kiedy zdarzy się taka sytuacja, że będziecie mieli prelegenta z różnym rodzajem niepełnosprawności, wcześniej zapytajcie go o to, jakie ma potrzeby, czego by sobie chciał życzyć i tak dalej, żeby nie popełnić żadnego fopa. Kochani, na dzisiaj tyle ode mnie. Bardzo dziękuję Wam za to, że tu jesteście i oglądacie odcinki. Możecie sobie pomyśleć, że ten odcinek był dedykowany dla osób, które zajmują się eventami, marketingiem i tak dalej, ale ja myślę sobie, że to jest odcinek dla każdego z Was, nawet kogoś, kto w chwili obecnej nie zajmuje się organizacją różnego rodzaju imprez masowych czy na mniejszą skalę, bo kto wie, gdzie za kilka miesięcy czy lat będziecie pracowali. I anusz, ta wiedza Wam się przyda. Jeżeli uważacie, że jest wartościowa, bardzo Was zachęcam do tego, abyście udostępnili ten odcinek w swoich mediach społecznościowych. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze za dzisiaj i cieszę się, że tu jesteście. To co, widzimy się za 2 tygodnie w środę o 20:00. Do zobaczenia!